słyszeć wiele słów pokrzepiających. Wiele tych słów do zastanowienia. No i wiele oczywiście, prawda, słów ostrzeżenia. Adrian czytał z 8 rozdziału do Rzymian taki wiersz, prawda, 13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bardzo poważne, prawda? Według ciała. Ciało ciągnie do tego, żeby żyć według ciała. Duch ochoczy, a ciało mdłe. Jest taki zapis w Bożym Słowie. Zatem duch jest ochoczy, ale ciało, które się upomina o swoje miejsce w naszym życiu, chce być na pierwszym miejscu. Więc potrzeby tego ciała. Dlatego zwracając uwagę na to słowo, chcemy bardziej umartwiać to, co jest grzesznego w naszym ciele, co jest złego, nieprzyzwoitego, aby Pan Jezus był wywyższony, aby też Duch Święty nie był zasmucony, że tyle pracował nad każdym z nas, a jednak ciało ważniejsze od ducha. Myślę, że wszyscy lubimy przyrodę. Lubimy czasem spacerować po parku, tak, podziwiać piękne drzewa, buki, sosny, prawda, czy świerki, czy inne jeszcze te drzewa. Myślę, że nawet odczuwamy spokój, jeżeli jesteśmy w otoczeniu przyrody. Bardzo dużo ludzi próbuje znaleźć taki pokój, ciszenie, idąc do lasu albo słuchając ptaków. Niektórzy nawet obejmują drzewa i stoją tak nieraz bez ruchu 10 minut, że chcą, żeby ta cisza z tego drzewa albo prawda, z tej niesamowitej machiny, która jest, którą jest drzewo, bo to jest niesamowita machina, wam powiem, że jaka tam pompa jest, prawda, która potrafi wodę i pokarmy zaciągnąć na 50 metrów do góry. To ludzie budują takie pompy, ale ile trzeba tam zabiegu, prawda, do każdego listka, żeby dostarczyć pożywienie. Ile gatunków jest drzew na świecie? Jak myślicie, dużo, mało? 200 gatunków. No, prawda? No czasem pójdziemy do lasu, to próbujemy znaleźć, tak, te gatunki, nie? Prawda, buki, prawda, czy sosny, świerki, no, najróżniejsze, tak? Ponad 73 tysiące drzew na świecie. Gatunków drzew, prawda? A w tych gatunkach, prawda, jeszcze inne. Czy w ogrodzie Eden były drzewa? Tak. Były, tak? A było jedno takie szczególne drzewo? Było? Tak. Tak. A jak ono się nazywało? Poznanie dobre i zło. Tak, drzewo życia. Tak. I popatrzmy się, całe życie człowieka jest związane z tą przepiękną przyrodą, która daje też takie wyciszenie. Kiedy spoglądamy na tą przyrodę, to jesteśmy pełni podziwu, jak to wszystko jest posłuszne Panu Bogu. W odpowiednim czasie wydaje liście, wydaje owoce, prawda? Dzisiaj, zresztą nie dzisiaj tylko, prawda, ale prawie przez cały czas, kiedy chcemy spoglądać na najwyższe otoczenie, próbujemy znaleźć taki pokój, zbudować pokój, mieć pokój. Pokój z ludźmi, ze wszystkimi, domownikami, bo wiemy, że pokój przynosi radość. Dzisiaj, kiedy spoglądamy w obrębie świata, to jest taki niepokój, prawda? Dzisiaj było wspomniane o tym, że niepokoją nas te sytuacje, które dzieją się, prawda, na Bliskim Wschodzie, prawda, tam gdzie, prawda, Izrael, prawda, czy sąsiedzi i tak dalej. Nie wiemy do końca, co z tego wyniknie. Nawet ci wszyscy, którzy uznają się, prawda, za tak wybitnie mądrych, próbują podjąć decyzję, co z tym zrobić,
ale też nie wiedzą, jaki krok uczynić, żeby to nie pociągnęło do jakiegoś niebezpiecznego niepokoju na całym świecie. Ludzie, którzy wyciągają wnioski z tego, co odrobiły wojny, prawda, wiedzą, że to jest rzeczą niebezpieczną wywołać, prawda, taką trzecią wojnę światową. Ale też jesteśmy spokojni o to, że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa, że te odpowiednie kroki, te docelowe kroki, te konkretne kroki, które człowiek chce podjąć, Pan Bóg nad tym wszystkim, prawda, czuwa. Mamy opisane takie drzewo czy drzewa, które daje nam taką gwarancję w przyszłości, że ono będzie drzewem, prawda, żywota, że będzie rodziło 12 razy w roku, że nawet liście tego drzewa będą służyły do utrzymania, prawda, naszej, prawda, zdrowotności. I mamy, prawda, zanotowane w objawieniu Pana Jezusa Chrystusa w 22 rozdziale, tak? Może z pierwszego wiersza przeczytamy, 22 rozdział, te 5 wierszy przeczytamy, 22 rozdział Księgi Objawienia. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i Baranka, a cudzy Jego służyć mu będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Czyż nie cudowny pokój? Czyż nie cudowne zapewnienie? Czyż nie warto umartwiać te namysły ciała, aby Pan Jezus był wywyższony, aby mieć taki pokój, że kiedy stanę przed Panem Jezusem Chrystusem, to zrobiłem, czy zrobiłem wszystko, abyś Pan Jezus Chrystus był widoczny dla mnie, dla mojego najwyższego otoczenia, dla społeczności, prawda, dla zboru. Prorok Ezechiel widział jeszcze tam może bardziej szczegółowo tą sytuację, prawda, Nowym Jeruzalem. 942 strona, 942. Ezechiel, jego imię oznacza Bóg wzmocnik. Myślę, że kiedyś, kiedy nadawano te imiona, prawda, narodzie, prawda, izraelskim, wśród Żydów, to kładziono nacisk, co te imię będzie oznaczało, prawda, Bóg wzmocni. Ezechiel wywodzi się z rodu kapłańskiego Sadoka. 600 lat żył przed pojawieniem się Pana i Jezusa Chrystusa. I w tym 47 rozdziale, może przeczytamy sobie, słuchajcie, kilka wierszy, żebyśmy zobaczyli to, co prawda, Pan Jezus podyktował Janowi, a to, co widział, prawda, Sadok, prawda, 600 lat, prawda, przed nim. 471 wiersza. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi pod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przed bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem jarniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przed wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przed wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przed wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść,
gdyż wody wędrowały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich opływać potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybaty będą stać nad nim od Engeli aż do Englein. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby morza wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie biednie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Myślę, że możemy tutaj zerknąć, prawda, na czasy przyszłe, o których też, prawda, mówił Pan Jezus Chrystus do objawienia. Widzimy, że Morze Martwe, w którym nie ma życia, widzimy, że rzeka płynąca, ten potok płynący do tego, na wschód, do tego Morza, prawda, Martwego, ożywia wszystko, co było do tej pory, prawda, martwe. I ryby, wszystkie ryby, prawda, były takie same tego gatunku, co z Morza Wielkiego. Także widzimy to cudowne przyszłości, prawda, działanie i te drzewa owocowe, i te, które rodziły 12 razy w roku. Widzimy, prawda, to wspaniałe też to tysiącletnie królestwo, kiedy Jezus będzie królem królów, panem panów. Widzimy, prawda, 22 rozdziału Księgi Objawienia, już to nowe niebo, nową ziemię, prawda, gdzie będzie niesamowity pokój, gdzie łez nie będzie, śmierci nie będzie, a jednak te drzewa będą nam wciąż towarzyszyły. Tak jak towarzyszyły od ogrodu Eden, ta cała przyroda, tak będą towarzyszyły nam, prawda, przez całe nasze, prawda, życie. I czy to będzie w tysiącletnim królestwie, czy na nowej ziemi, prawda, czy będzie, prawda, nowe niebo, widzimy, że Bóg pozwolił prorokom wejrzeć te sprawy. Joel, który żył 200 lat przed Ezechielem jeszcze, prawda, też Joel, znaczy Jahwe jest Bogiem, takie krótkie imię, prawda, Joel, a ono ma, prawda, takie wielkie znaczenie. Jahwe jest Bogiem. Też pochodził, prawda, z rodu, prawda, kapłańskiego. I w trzecim rozdziale, 975 strona, 975, w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu widzi takie, prawda, rzeczy. Zresztą można przeczytać, prawda, więcej, ale w trzecim wierszu. Trzeciego rozdziału. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a w przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni dolinę Akacji. A więc Pan Bóg, prawda, pozwolił wejrzeć te przyszłościowe, prawda, zresztą nie tylko Joelowi, nie tylko Ezechielowi, prawda, ale też wielu prorokom. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że Bóg jest tym, który zaspokoi wszelką potrzebę człowieka, czy teraz, czy później, abyśmy się też nie martwili, chodząc, pielgrzymując. Nawet jeżeli słyszymy takie różne wieści o wojnach, wieści wojenne i tak dalej, mamy zachowywać Boży pokój. Kto może zachować Boży pokój? Ten, kto ma Jezusa Chrystusa w swoim sercu. Jeżeli ma Chrystusa w swoim sercu, to ma też to słowo, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wiele rzeczy na ziemi musi się wydarzyć. Dla nas najważniejszym wydarzeniem był krzyż, prawda, była Golgota, było zbawienie i najważniejszym, prawda, dla nas w tej chwili wydarzeniem jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa, do którego też się w
skrupulatnie przygotowujemy. Paweł, liście do Filipian, 1271 strona. Napisał takie słowa w 4 rozdziale, 19-20 wiersz. A Bóg mój da w pokoju wszelką potrzebę waszą, według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieku. Bóg da w pokoju, wiemy, jesteśmy pewni, przekonani, że teraz zaspokaja, jutro zaspokoi i On chce zaspokoić, ale my możemy przyjąć to zaspokajanie, albo może się też temu zaspokajaniu sprzeciwić. Wiemy, że dzisiaj bardzo dużo ludzi nie jest zainteresowanych Bożym pokojem, ale ludzkim pokojem. Ludzkimi rządami i ludzkimi, prawda, narzuceniami, prawda. Chcą na własny sposób zachowywać ten pokój, prawda, który chcą ustanowić według, prawda, ciała. A Bóg mój da pokoju wszelką potrzebę waszą. Dlatego widzimy poprzez tego Ezechiela, Joela, prawda, poprzez objawienie Jana, że Bóg ma dobre myśli o nas, o wszystkich ludziach. Myśli o pokoju, nie o niedoli. Dlatego też te wszystkie myśli wyprzedzają te nasze myśli, może, które by były zaniepokojone. Ta nasza nadzieja, nadzieja w Chrystusie Jezusie, wyprzedza, tak jakby pozostawia w cieniu to wszystko, co się dzieje i cokolwiek będzie się, prawda, jeszcze działo. Każde drzewo korzysta dla swojego wzrostu z czterech źródeł, prawda? Korzenie korzystają z ziemi i z wody. Natomiast pień, gałęzie, liście korzystają ze słońca, korzystają, prawda, z powietrza, żeby normalnie wzrastały. Dlatego też drzewo jest pewnym takim przykładem też dla naszego życia. Jakim drzewem ja jestem? Możemy zadawać sobie pytanie, prawda? Jakie owoce można spotkać na tym drzewie, którym ja jestem? Czy ktoś może się posilić jakimkolwiek owocem z tego, prawda, drzewa? My moglibyśmy przeczytać zaraz, prawda, listu do Galacjan 5:22, wszystkie owoce Ducha Świętego, które powinny znajdować się w nas, prawda, z których mamy korzystać, aby budować ludzi, aby też przyprowadzać do Pana Jezusa Chrystusa, aby też budować Jego Kościół. Drzewo krzyża jest miejscem, w którym śmierć stała się początkiem życia. Zgadzamy się, prawda, w tym, że krzyż i Jezus Chrystus, który zmarł na tym krzyżu i zmarł Chrystusa, prawda, stał się początkiem życia naszego, że uwierzyliśmy, że jesteśmy grzesznikami, że ta śmierć na Golgocie była z powodu moich, prawda, naszych grzechów. I kiedy człowiek wierzy, ożywia się, że zostało mu to wszystko przebaczone. Czy spotkaliście w swoim życiu drzewa, z których lepiej nie jeść, ani liści, ani owoców? Czy mogą być trujące drzewa? A czy dużo jest? Samych krzaków, wiecie, w Polsce jest 21 najbardziej groźnych. Wystarczy jedno ziarenko, a można na drugi dzień umrzeć. Dlatego myślę, że doceniamy to, że ci, co się zajmują przyrodą, ci, którzy badają, prawda, pod mikroskopami, którzy no, w jakiś sposób robią doświadczenia, że to jest trujące i mogą wydać orzeczenie, robią próby, wiecie, no, czasem na zwierzątkach małych, prawda, że one jednak spożywają jakieś nasionko z tego drzewka, na drugi dzień umierają. Myślę, że doceniamy to, prawda, że Bóg udziela tyle mądrości, prawda, aby ostrzegać nas przed tym, prawda,
żeby nie jeść takiego drzewa. Że ono może przynieść śmierć. Może byśmy byli zadowoleni. Niektóre owoce są tak piękne, naprawdę, że chciałoby się je zjeść. Ale myślę, że jest w nas coś takiego, taki instynkt. Nie w nas, nie ruszaj. Nie jest, prawda? I dlatego też na przykład są takie drzewa, nie wiem czy znacie taki krzak, trąby anielskie. No, piękny kwiat, nie? Piękne takie, wiecie, takie kwiaty białe, jak takie rozwijające, tak jak trąby one wyglądają, dosłownie. I one są bardzo rozpowszechnione, wiecie, na całym świecie. Ale lepiej nawet tego nie dotykać, a one są, prawda, i są w internecie, ludzie sprzedają, bo one pięknie, pięknie ozdabiają ogrody. Naprawdę, ale są bardzo niebezpieczne. Rząśnik pospolity, prawda, jest strasznie niebezpieczny. Jagoda, prawda, dzika, prawda, jest bardzo niebezpieczna. Także myślę, że dobrze wiedzieć, dobrze znać i kiedy nie znamy, ja też jestem, to prawda, jak nie znam, chociaż kiedyś próbowałem testować, wiecie, na sobie, kiedy pojechałem do Norwegii, to lubiłem testować, no, te owoce, wiecie, były tak piękne i ta żurawina, nitka, i, bo tam oczywiście roślinność była tak, tylko taka, prawda, nie było żadnych drzew, oczywiście, małe tam krzaczki i tam wiedziałem już wtedy, że oho, lepiej było najpierw przeczytać. Bo niektóre oczywiście działały bardzo dobrze, ale niektóre działały bardzo źle, prawda? Te owoce, mnóstwo owoców. Na przykład wspaniała i dobra jest malina norweska. Nie wiem, bo oczywiście jak ktoś był w Norwegii, to wie, że to jest jeden malinka, to jest jeden krzaczek. Wegetacja tam trwa, wiecie, to może 2 tygodnie. Kiedy poszedłem w góry, patrzę, te listki tam wypuszczają do góry, prawda? Poszedłem za 2 dni, patrzę, już kwiatek jest. Poszedłem za 3 dni, patrzę, już owoc. Taka pomarańczowa i jeden krzaczek rodzi jedną malinę, prawda? A jest tak smaczna, że ja to nieraz nadbierałem i robiłem dżem, po prostu taki dżem, taki no deser taki, dosłownie. To jak byliśmy tam na wyspie, prawda, w Havetun, to jak już było czas, prawda, dojrzewania tych malin, to promem bardzo dużo ludzi przypołało na tę wyspę, bo byście zobaczyli, tak na górę weszli, to byście zobaczyli pomarańczową polanę. Coś pięknego. A ludzie z wiaderkami, wiadomo, prawda? Bo to krótko trwa. Ona dojrzewa, szybko ją trzeba zebrać, prawda? Bo jak ona będzie była na tym krzaczku 2-3 dni, to już, prawda, pomarszyła się, prawda, opadła i można było, prawda, wykorzystywać. Także mnóstwo roślin, prawda, i owoców, które są bardzo pożyteczne, ale mnóstwo też drzew i krzaków, których owoce są bardzo niebezpieczne, a nawet trujące. Nie wiem, czy ktoś był na Karaibach, na Barbadosie, nie wiem, czy ktoś się wybiera, ale słuchajcie, tam, na Karaibach, na Barbadosie szczególnie, prawda, jedna z wysp Karaibów na północ, środkowa Ameryka, i tam rosną drzewa, że lepiej nawet je nie zbliżać do tych drzew. Nawet stojąc obok tego drzewa, można się zatruć. Ludzie, którzy przyjeżdżają na Karaiby, nie czytają pewnych prawda, opisów i tak dalej, często wieszają ręcznik na tym drzewie, a później idą, wychodzą z protuśnika, nie wiem czemu są poparzeni. Plecy poparzone, nogi poparzone, ludzie umierają, prawda? Nie wolno tych drzew wycinać, bo one są piękne i przyoddalają plażę Karaiby. I nie wolno nawet tego drzewa palić, bo jeżeli komuś do oka padnie ten dym z tego drzewa, prawda, może oślepnąć. Popatrzmy się. Piękne, ale dlatego dzisiaj wiecie, to wiele pięknych rzeczy, może pięknie się słyszy, ale mogą zatruć. I myślę, że wiemy, prawda, że są rzeczy, prawda, i to drzewo nazywa się manchine. Jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, może poczytać drzewo manchine na Karaibach. Jak ktoś się wybiera, to niech uważa, żeby z daleka. Ono jest ozdobą tej plaży, ale z daleka od niego ani ręcznika, ani skarpetek, ani tam nitka, ani koszulki nie wieszać, bo można naprawdę śmierć. To niesie śmierć, prawda, takie drzewo. Także popatrzmy się, że nie, tak przyroda też rzutuje
na nasze, prawda, zachowania wobec różnych, prawda, trzech. Pan Jezus powiedział takie słowa Łukasza, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Też mówi coś o drzewie, prawda? 17 rozdział, 6 wiersz. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarko gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem, przetać się w morze, usłuchałby was. Wiarę jak ziarko gorczyczne. Pan Jezus powiedział też coś takiego, że Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycznego. Jeżeli je zasadzicie, wyrośnie olbrzymie drzewo i będzie schronieniem dla wielu ptaków niebieskich. Ja myślę, że tutaj można powiązać wiarę, prawda, jak ziarnko gorczyczne. Jeżeli mamy wiarę jak ziarnko gorczyczne, to tutaj Pan Jezus mówi, byście nawet w góry przenosili, prawda, tego figowca, byście mogli przenieść się, ale my nie chcemy mieć wiary dla spektakularyzmu, prawda. Chcemy mieć wiarę ku pożytkowi. Więc jeżeli byście mieli wiarę, jak ziarnko gorczyczne, bo tam chodziło o to, że dlaczego oni nie mogli uzdrowić, prawda, tego człowieka, a Pan Jezus, prawda, uzdrowił tego człowieka, prawda, wygonił te demony z tego człowieka, nie? I mówi, a jeżeli byście zasadzili to ziarnko gorczyczne, bo tam było powiedziane, że najmniejsze z nasion, oczywiście ono nie jest najmniejsze z nasion, bo są takie mniejsze, które dmuchniemy, prawda, i go nie ma, a ziarnko gorczyczne tak 1,5 mm ma, to jest zauważalne, prawda. Więc ziarnko gorczyczne, wiara jak ziarnko gorczyczne. Jeżeli tą wiarę, jeżeli mamy jak ziarnko gorczyczne i wierzymy, że człowiek na podstawie twojej, mojej wiary może przyjść do Chrystusa, to je siejmy, to je zatacie. Ono może urodzić takie drzewo, takich rozmiarów, że nawet nam się nie wydaje, nawet możemy sobie nie wyobrazić. Może nawet myślimy, że mamy takie małą wiarę, jak ziarnko gorczyczne, to może niech inni sieją, którzy mają wiarę może jak ziarnko pszeniczne, a może ziarnko grochu jest większe. Ale tej małej wiary, która jest w stanie przenosić drzewa figowe, może ktoś usłyszeć, zobaczyć Jezusa Chrystusa, ten drugi powie drugiemu, ci dwaj powiedzą następnym, ci dziesięciu powiedzą następnym dziesięciu i urasta drzewo wiary. I schronienie znajdują pod tym drzewem wszyscy, którzy spracowani, zmęczeni, którzy chcą mieć odpoczynek. Dlatego powiedziałem na początku, że niektórzy nawet przytulają się do drzewa, prawda, wsłuchują się, co się dzieje w tym drzewie, żeby się uspokoić, idą do lasu, prawda, żeby chociaż pochodzić, już niekoniecznie grzybów nazbierać czy jagód, ale przyroda, tak, prawda, uspokaja. A więc wiara w Pana Jezusa Chrystusa nas uspokaja. Wiara w to, że taki będzie pokój, prawda, w tysiącletnim królestwie, że tak będzie wspaniale na tej nowej ziemi, nowym niebie, prawda, uspokaja nas, że choćby nie wiem, co się dzisiaj zatrząsło i jak w tym rejonie świata, czy na wschodzie, czy na zachodzie, to jesteśmy pewni, że mając Chrystusa, dzisiaj było czytane, że nic nas nie rozłączy, nic nas nie odłączy, to bądźmy pewni, że kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, to On nas zabierze do tych wypracowanych mieszkań. To On wypracował te mieszkania. To On przygotował te mieszkania. I On z łaski swej chce zabrać każdego z nas i ta nadzieja ma nas uświęcać i ta wiara jak ziarnko gorczyczne nigdy nie powinna być osłabiona przez różne wydarzenia na tym świecie, czy na wschodzie, czy gdziekolwiek. Bo przygotowujemy się na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Mateusza, Ewangelia Mateusza, także 17 rozdział. Po uzdrowieniu epileptyka, prawda? To był, prawda, 20 rozdział, 20 wiersz. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 20 wiersz. 17 rozdział, 20 wiersz, przepraszam. 17 rozdział, 20 wiersz. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo naprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczyty, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie.
Popatrzmy się, jak Pan Jezus upomina się o tą wiarę, jak ziarno gorczyczne. O to cząstkowe poznanie, które może spowodować tak wiele gór może, prawda, wyrzucić człowieka. Czasem wydaje się człowiekowi, że nim rządzi taka góra, że nim rządzi takie uzależnienie, takie narkotyki, takie alkohol i takie grzechy, że nie da się, prawda, zmienić życia. A wiemy, że ludzie, którzy doceniają tą wiarę jak ziarno gorczyczne, mają w sobie świadectwa, jak zwiastowali tym ziarnkiem gorczycznym człowiekowi zbawienie, pojednanie z Bogiem, jak te góry ustąpiły od tego człowieka, jak te rzeczy, przyzwyczajenia, jak uwolniony został od tych wszystkich rzeczy. Popatrzmy się, jakże Pan Jezus upominał się wobec uczniów, wobec wszystkich, upomina się, że ta wiara jak ziarko gorczyczne może tak wiele uczynić. Oby nigdy nie było czegoś takiego, że pozwolilibyśmy sobie na przykład światu, żeby nasza wiara mogła osłabnąć. Że ktoś powie, o popatrzcie, tak się dzieje, tak żyją ludzie, to się nie da i tak dalej. Nie. Do końca, dopóki trwa czas łaski, to możemy to wszystko, prawda, czynić. 21 rozdział, słuchajcie, tej Ewangelii Mateusza, 21. Dwudziesty pierwszy wiersz. A Jezus odpowiadając, rzekł im, naprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę, nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wnieś się, rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko o cokolwiek byście prosili w modlitwie, z wiarą, otrzymacie. Jakub mówi, prawda, w swoim liście, że czasem ludzie się źle modlą, bo chcą zużyć to dla własnych korzyści, dla aplauzu, dla jakiegoś, nie wiem, stanowiska, czy czegokolwiek, czy korzyści majątkowych. Ale tutaj Pan Jezus mówi, jakbyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i modlilibyście się z wiarą, wiele można zrobić dla drugiego człowieka, dla drugiego, prawda, grzesznika. I mówiliśmy o drzewach i Pan Jezus też, prawda, mówił dużo, Ewangelia Mateusza, wróćmy do 7 rozdziału, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Może od 15 wiersza. 7 rozdział Ewangelii Mateusza od 15 wiersza. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona ścierni albo odrostu figi? Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. No, Pan Jezus nie miał żadnych tajemnic, ani nie ma żadnych tajemnic przed Tobą, przede mną, prawda? Ale daje możliwości rozpoznania, cóż to za drzewo. I tak jak powiedziałem na wstępie, że ludzie badają liście, owoce drzew i opisują, prawda, w encyklopedii, w internecie, słuchajcie, tego drzewa nie dotykajcie, tego drzewa nie jedzcie, prawda, na przykład jest kalina, która na przykład spożyta w surowym stanie może człowieka zabić, a sok kaliny przerobiony termicznie może w wielu chorobach pomóc, prawda? Czarny bez, spożyty na surowo, szczególnie zielone kulki, mogą spowodować bardzo poważną chorobę wątroby. Ale przerobiona termicznie już jest, prawda? Popatrzmy się, jakże cenne są dla nas takie informacje, kiedy spotykamy się z pięknymi owocami i mówimy, no diabło mi się, ale uważaj. Czasem człowiek widzi różne zachowania ludzi, czasem może mowę ludzką, taką przyjazną, ale lepiej
wybadać to na podstawie Bożego Słowa, czy to są słowa, które dodadzą nam otuchy i wiary, czy są słowa, które mogą podtruć nasze stanowisko w Chrystusie Jezusie. Nasze podstawy, nauki apostolskiej, budowane na apostołach i prorokach, dlatego też Pan Jezus mówi, strzeżcie się fałszywych proroków. Strzeżcie się tych, którzy nieraz przychodzą, prawda, w odzieniu owczym. Dlatego też dobrze jest poznać, o co tutaj chodzi. Czy chodzi o aplauz, czy stanowisko, czy o pieniądze, czy chodzi naprawdę o służbę dla chwały Pana i Jezusa Chrystusa. A więc po owocach poznacie ich, prawda? Czy zbierają winogrona, ścierni, albo dostu figi. To jest niemożliwe, prawda? Żeby złe drzewo, żeby dobre drzewo, na przykład, także dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. I dlatego też, kiedy obserwujemy, kiedy słyszymy mowę, to najchętniej byśmy chcieli zobaczyć życie tego człowieka. Kiedyś słyszałem taką piękną mowę, wydawałoby się człowieka, prawda, odrodzonego, nawróconego, ale kiedy bliżej porozmawiałem z tym człowiekiem, zapytałem się, słuchaj, no pięknie mówisz, ale powiedz mi, skąd jesteś? Gdzie masz społeczność? Czy należysz do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa? Czy to taki singiel, takie, prawda, no, wyodrębnienie swojego, prawda, własnego, swojego, prawda, ja. I bardzo często występują tacy ludzie jako w owczym odzieniu, ale te owoce, prawda, są nie do zjedzenia. Może czasem ktoś sobie zachłyśnie się czymś, prawda, spróbuje spożyć, a w rezultacie zrozumie, że chodziło o oderwanie człowieka od tego drzewa, dobrego drzewa, które wydaje dobre owoce do spożycia, żeby wiara moja wzrastała. Chodziło o ciągnięcie i czasem człowiek staje się rozbitkiem w wierze i później nie wie, co ze sobą zrobić. Słuchał tego, słuchał tamtego, a nie docenił tego, co ma w Chrystusie. Dlatego też popatrz mi się, Pan Jezus pokazał drzewo, na podstawie drzewa pokazał fałszywych proroków, albo pokazuje dobrych nauczycieli. I ostrzega, prawda? Myślę, że żadne drzewo się długo nie ustoi, jeżeli wyciągniemy te małe drzewko i wyrwiemy z ziemi, no to ile ono wytrzyma, prawda? Bez tej ziemi, bez tej wody. Jeżeli takie drzewko, młode drzewko, naderwiemy, wyciągniemy, albo ktoś wyciągnie, to jak ono długo wytrzyma, prawda? Bez tej dobrej wody, bez tej dobrej gleby, bez tego, prawda, dobrego pokarmu, dzięki któremu może wydawać nie tylko liście, ale i owoce. Czasem to są takie drzewa, które szumią, szumią, bardzo szumią, jak jest gwiazd, liście o liście obijają, ale nigdy nie wydały owocu. Przykre, prawda? Zatem dużo szumu, a niewiele, prawda? Także Jakub, prawda? 1313 strona, zerknijmy, prawda? Cieszymy się, że mamy, prawda, Boże Słowo, do którego możemy w każdym wypadku zadać. Trzeci rozdział, 12 wiersz. Jakub pisze tak. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki? Albo winna latorość figi? Tak też słony drój nie może wydawać słodkiej wody. Jakże musimy być, prawda, ostrożni w tym wszystkim, czego słuchamy, co popieramy. Jakże Boże Słowo ma stać tutaj na pieczy, na straży tego, co myślimy nawet, prawda? Co chcemy przemyśleć, albo jakąkolwiek podjąć, prawda, decyzję. W tym, prawda, to obserwujemy. I Jakub oczywiście też zadał takie pytanie. Czy możliwe jest takie coś, prawda?
czy złe drzewo, które źle żyje, prawda? Które ma problemy w twoim życiu, które nie ma społeczności, nie łamało chleba od 2 lat, może rodzić dobre owoce? Może podawać dobre owoce? Może podawać, może. Ale czy one wydadzą jakiś plon? Mogą wydać bardzo zły plon, prawda? Mogą oderwać człowieka od tego, że jest realne, mocne, mądre w Chrystusie Jezusie, prawda? Mateusza 12, rozdział, troszeczkę dalej. Dwunasty rozdział, 33 wiersz Mateusza. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Do czego powołani jesteśmy? Do sadzenia dobrych drzew. Czy ktoś by chciał mieć w ogrodzie takie drzewo z Karaibów? A mają na przykład dzieci? No nie wiem, chyba bym musiał chyba je płotem, prawda, ogrodzić, albo jakąś kratą, żeby czasem się tam dziecko nie dotknęło, prawda. Dlatego też Pan Jezus uczy tej mądrości. Zasadźcie dobre drzewo na dobrym fundamencie, na Bożym Słowie. Na tym wszystkim, co Duch Święty podaje, a nie sadźcie drzewa złego, które, prawda, mogłoby tylko źle wpływać, prawda, na to wszystko, prawda, co się, prawda, wokół dzieje. I tu jeszcze, prawda, Mateusza 3,10, wróćmy parę kartek z powrotem. Ewangelia Mateusza 3, rozdział 10 wiersz. Pan Jezus mówi, prawda, tam początek, prawda, tutaj, prawda, Jan, prawda, Jan, prawda, mówi, przepraszam. Ósmy wiersz. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niechaj wam się nie wdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni zbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. I tu mamy się martwić. Mamy być ostrożni, mamy uważać, mamy korzystać z rozwagi, z rozumu, z Bożego pokoju, który przewyższa wszelkie rozum, ale Bóg tutaj zapewnia, że każde złe drzewo będzie wrzucone w ogień. Także sobie niech ktokolwiek nie myśli, jeżeli przekręca, polemizuje, czy chodzi na kompromis z przekręcanym Bożym Słowem, że może się ostać. Ani jedna jota, ani jedna kredka nie przeminie z Bożego, prawda, słowa. Owoce grzechu, no to wiemy, no coś może być owocem grzechu. Pierwsze to jest oszustwo, tak? Oszustwo diabelskie. Kiedy dochodzi, prawda, do grzechu, kiedy diabeł uda się oszukać nas, prawda? I człowiek nieraz tak da się oszukać, idzie gdzieś, prawda, ale zanim się zorientuje, to widzi, że za daleko się, prawda, zapędził. Ale od oszustwa diabelskiego możemy, jeżeli chodzi o oszustwo diabelskie, mamy czas na to, żeby się zastanowić. Ale najgorsze to jest, wiecie, to wiara w oszustwo. Człowiek gubi się, wierząc w kłamstwa. Wierząc, prawda, temu, który zmusza ludzi często do pełnienia swojej woli, prawda. Owoce Ducha Świętego, to tak jak wspomniałem, mamy, prawda, te cudowne owoce. Może 1260 przypomniemy sobie, bo myślę, że warto przypominać te podstawy takie, które byśmy chcieli widzieć, prawda, na tym drzewie, zasadzonym drzewie przez Pana Jezusa Chrystusa, aby te owoce były, prawda, widoczne. Galatian 5,22, 1260 strona. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ja myślę, że tak jak zawsze
Siostra Magdalena pewnie prowadzi szkółkę, czy zawsze jak były szkółki, to dzieci już od najmłodszych lat potrafiły wymienić owoce Ducha Świętego, bardzo często bez zająknięcia, bo myślę, że to jest dobre, żeby pamiętać, żeby jeżeli przyplątają się, prawda, te owoce diabelskie, żeby umieć, prawda, odróżnić to trujące, a to dobre i dobre, prawda, do pożycia. Drzewo lub krzew wydają owoce zgodne z ich rodzajem, prawda? Dobre drzewo, dobre owoce, złe drzewo, złe owoce, prawda? A więc jest to zastosowanie oczywiście i w naturze, jest to zastosowane w sferze też i duchowej. Złe drzewo, poznajmy drzewo, którego też czasem ktoś by chciał wstrząsnąć te owoce, albo podać te owoce do jedzenia, a wiecie, to chwilowe zatrucie to nie jest takie niebezpieczne, wiecie, chwilowe tam można... Ale jeżeli kogoś się zatruje, wiecie, jakąś błędną interpretacją Bożego Słowa, to nieraz chodzi taki człowiek struty i nie wie, co o tym myśleć. Najlepsze jest pocieszenie w Duchu Świętym, kiedy otwieramy Boże Słowo i czytamy i Pan Jezus w tym Bożym pokoju nakierowuje nas na to, aby słuchać, prawda, i rozpoznawać drzewa, czy to są prawie dobre. Wolą Ojca jest, aby poznać Jezusa, znasz Jezusa i jakie masz owoce. Czy ktoś najbliższego otoczenia widzi Twoje owoce? Czy starasz się o to, żeby były widoczne? Czy często, jak to się mówi, ugryzie się w ten język fizyczny i ten duchowy, żeby nie okazać jakiegoś, prawda, nie przysposobić sobie czegoś, to też, prawda, nie przysposobić. Nasz Ojca, nasz Jezusa, gdzie jesteś? No dobrze, że jesteś w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze, że interesujesz się tym, czego chce od Ciebie głowa Kościoła Pan Jezus Chrystus. Tym, prawda, jak On przejawia Twoje wielkie zainteresowanie Tobą, Twoim ciałem, Twoją duszą i Twoim duchem. Wielkie zainteresowanie. Bóg zaspokoi wszelką potrzebę. Wszelką, dosłownie. Dlatego Jemu możemy powierzać każde, prawda, wszelkie potrzeby, a Bóg w odpowiednim czasie daje odpowiedź. Jak ważnym jest rodzina, społeczność, bo najbliższe środowisko, które chce widzieć owoce Ducha Świętego, to kto? Najbliższa rodzina. Często mama, tata, siostra, brat, prawda, a później, prawda, i mąż, żona chcą widzieć, prawda, to, że mogę na Ciebie liczyć i wiem, że trwasz w Chrystusie, to jesteś takim zachęceniem, prawda, dla nich. Myślę, że takim zachęceniem też Paweł nam wysłał takie wspaniałe zdjęcia, prawda, do Unii. Zresztą będziemy mogli sobie zobaczyć, prawda, te chóry męskie śpiewające, żeńskie śpiewające. Ileż można naprawdę zrobić dla Pana Jezusa Chrystusa, który zrobi dla nas tyle, że nigdy nie będziemy w stanie odpłacić się. Nigdy nie będziemy w stanie, jak już mówi, tak naprawdę odwdzięczyć się Panu Jezusowi za to, że tak gładkie nas ubogacił tym wszystkim, co w Nim mamy. Dlatego ważne jest zainteresować się, co mógłbym, co mogłabym, prawda, zrobić, cokolwiek dzieje się w społeczności, w Boże, prawda, w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, to potrzebne jest w mojej rodzinie, a może zachęcenie wszystkich do modlitwy, chodźcie, pomodlimy się, albo chodźcie, naśpiewamy Panu na chwałę, prawda, i to bardzo często rozbraja wszelkie, bardzo często sytuacje, najróżniejsze sytuacje, które może są niekomfortowe, albo może jakieś, prawda, smutne, dlatego też Pan Jezus Chrystus, prawda, uspokaja. A więc co robię? Czy, popatrzmy się, każde drzewo dobre wydaje dobre owoce, prawda, i myślę, że tak jak w Boże, prawda, w Kościele, prawda, nawzajem się uzupełniamy i chcemy trwać, bo oprócz tych owoców, które są, prawda, owoce Ducha Świętego, które chcemy, żeby się przejawiały w Boże, to mając te owoce na sobie, chcemy trwać w nauce apostolskiej, w modlitwie, w łamaniu chleba i we wspólnocie, aby też to wszystko mogło być, prawda, widoczne, tak? A więc jeszcze ostatnie miejsce Bożego Słowa, przeczytamy dzisiaj Ewangelia Marka, 4 rozdział. Ewangelia Marka, 4 rozdział.
30 od 30 do 32 wiersza. I mówił, do czego porównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy. Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta, staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Tak jak wspomniałem. Wiara jak ziarno gorczyczne. Zasiejmy. Siejemy, prawda? Na ziemi, do ziemi, prawda? Zależy na jaką glebę. Padnie to ziarno gorczyczne. Ta nasza niewielka wiara jak ziarno gorczyczne, a ile może wydać gałęzi, od gałęzień, jak to mówią, nazywają w kościele placówek, jakichś grup modlitewnych, domowych grup i tak dalej, żeby wszyscy, prawda, uwielbiali Pana i to czyni właśnie ta wiara jak ziarno gorczyczne. Możemy wiele rzeczy, prawda, przenosić, wiele też dobrych rzeczy czynić dla chwały naszego Pana i dla korzyści wszystkich tych, którzy też szukają tego Bożego pokoju. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony, niech będzie uwielbiony też tego rozpoczynającego się tygodnia, gdziekolwiek nas postawi, prawda, i abyśmy się cieszyli, że dał nam ten dar wiary, który nie ma być tylko jak ziarno gorczyczne, on ma rosnąć, prawda? I że potrafimy w Bożej mądrości to wykorzystywać i dlatego też Bóg dał nam tego ducha synostwa, niebojaźni, nie strachu, prawda? Abyśmy też rozgłaszali cnoty tego Najwyższego. Niech tak będzie w naszym życiu. Amen.